Rejestrując się w platformie gamerhash.co, Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrok, zapraszam Was przeserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie się po raz kolejny w Wiedźminie 3 Krew i Wino. W poprzednim odcinku udało nam się wykonać parę misji pobocznych i w dzisiejszym odcinku mam mniej więcej taki sam plan. Póki co musimy udać się do portrecisty, żeby odzyskać, żeby w zasadzie pozyskać obraz, który namalował nam. I też tutaj sobie zobaczyłem na różnych wikipediach jakieś zadania poboczne, w których mógłbym sobie wykonać, oczywiście oznaczone wykrzyknikami, i takowy wykrzyknik znajduje się mniej więcej tu, też chyba gdzieś się w tej karczmie, więc mniej więcej sobie wszystko tutaj postaram obcykać, więc mam nadzieję, że to się uda, ale póki co to udajmy się do pana portrecisty, żeby obejrzeć obraz. Oczywiście jeżeli chodzi o misję z portrecistą, to trzeba było przyjść tutaj, wtedy pojawił nam się wykrzyknik, wtedy pojechaliśmy z portrecistą na wzgórze, potem na drugie wzgórze, bo jednak to mu się nie spodobało, napadł nas gryf i zabiliśmy gryfa. Zajebiście to wygląda. Witaj. O, jesteś. Witaj, Wiedźminie. Nie mogłem się doczekać. I co? No proszę, powiedz, jak ci się podoba nasz obraz? Mi się podoba, zajebisty. Jest dobry. Przyjemny obraz. No i co za wyobraźnia. Nie przypominam sobie, żebym się rozbierał do pozowania. Inne szczegóły też się nie zgadzają. A widzisz, bo wyobraźnia to podstawowe narzędzie artysty. To samo słyszałem od pewnego poety. Też lubił ubarwiać i zmyślać. Oczywiście chodzi o Jaskra. A może chciałbyś kupić ode mnie ten obraz? Zważywszy na naszą znajomość, niech stracę. Sprzedam ci go po specjalnej cenie. A ile by sobie życzył? Chętnie. Przyda nam się. Całkiem ciekawa pamiątka. Chociaż ceny nie nazwałbym przystępną. Ach, niestety. Mało kto potrafi docenić moją technikę. No, przez co nierzadko zdarza mi się nie dojadać, nie dopijać, nie... Ale nieważne. No niech ci będzie. Przynajmniej będę miał kontrolę nad tym, kto to ogląda. Portret Geralta. Okej, nowy przedmiot. A, przyjemna misja, no to w takim razie ja poszukam jakichś tutaj misji pobocznych i zobaczymę, czy coś znajdę. Jak nie znajdę, to oczywiście zaczniemy zlecenia wiedźmińskie, a potem fabułkę sobie popchniemy dalej do przodu. Z tego co się okazało, jak tam sobie chodziłem po Bukler, to niestety żadnego nowego zadania nie spotkałem. Więc póki co to sobie odpuszczę szukanie tych wykrzykników i no dokończymy sobie resztę zadań. Jeżeli chodzi o zadania, to zostało mi jedno zlecenie wiedźmińskie. Monstrum Stufo, to będzie chyba ten Charlie, o którym kiedyś mówiłem. Ja mamy Gwint, poszukiwanie wiedźmińskiego rynsztunku i wykonywanie 15 zadań dla Kwatermistrza, czy jak on tam się już nazywał. Więc póki co to wykonajmy sobie może to właśnie zlecenie wiedźmińskie, żeby sobie wyczyścić te zadanie. Tutaj jakiś wykrzyknik, pytanie na dole. Pewnie w jaskiniach, więc póki co zobaczmy, co tutaj w tej winnicy Tufo się dzieje, ale wydaje mi się, że to będzie właśnie ten Charley. Tak mi się coś chyba przypomina. A nie jestem pewny. Chyba Charley. Tak? O co chodzi? A po cóż bym Wiedźmina wołał? Żeby o wieści z książęcego dworu rozpytać? Mam problem z potworem. A to ci go rozwiążę. A, to ty wystawiłeś zlecenie. No słucham, mów, o co chodzi? Wpierw, proszę waszmości, ustalimy pewne zasady. Nie przypominam sobie, żebyśmy przechodzili na ty. No ale właśnie. Z racji ogromnej różnicy stanów między nami, raczej do tego nie dojdzie. Dlatego oczekuję, że będzie mnie waszmość tytułował Monsieur de Bourbon. Posłuchaj mnie uważnie, kolego. Różnimy się nie tylko stanem, ale i tym, że ja mam na plecach srebrny miecz, a ty nie. Czy to jasne? Będę cię tytułował jak zechcę. I albo się z tym pogodzisz, albo twój problem z potworem zostanie nierozwiązany. Krótko z frajerami.
Co za tupet! Złożę skargę do waszego cechu. Tak? Zaadresuj ją na dział obsługi klienta. Kermoren. Kedwen. A teraz mów, zanim się rozmyślę. Słucham. Ach, Nordlingowie i ich maniery. Dobrze, miejmy to szybko za sobą. Coś zalęgło się w mojej winnicy. Aha, znaczy będę musiał przygotować olej przeciw cosiom. Słucham? Potrzebuję więcej informacji. Gdzie to coś widziano? Czy są świadkowie? Ciała do obejrzenia? W tym rzecz, proszę waszmości, że nikt tego potwora nie widział. Słyszymy go tylko. Takie jakby chroboty i piski. Ciał też nie ma. Ludzie znikają bez śladu. W takim razie skąd dochodzą te dziwne dźwięki? No, zewsząd. Ale najwyraźniej słychać je w piwniczce na wino. Znaczy, potwór ma pewnie siedlisko gdzieś pod ziemią. Co? A kiedy są najgłośniejsze? W nocy. Dokładnie tak jak przed laty, gdy waliły się budynki. Wtedy też zajmował się tym fachowiec, ale słuch o nim zaginął. A tak konkretniej, kto dokładnie zginął, jeśli można spytać? Ostatnio jakiś parobek, zdaje się. Czy pomimo ogromnej różnicy stanu, jaka was dzieli, zapamiętałeś może jego imię? Nie. Musicie porozmawiać z moją żoną. Ona żyje z plebsem w lepszej komitywie. Wiadomo, czemu w lepszej. Teraz pojechała z wizytą do matki, ale wkrótce wróci. Starczy już tych pytań. Proszę powiedzieć wprost, bez kręcenia. Bierzecie to zlecenie, czy nie? Najchętniej to bym nie brał, ale no... Was ma. Przyjmuję zlecenie. Najpierw się tu rozejrzę, a potem chciałbym porozmawiać z panią de Bourbon. Dobrze, dam znać, jak tylko wróci. A tymczasem... O, klucz do piwnicy. Tylko proszę nie dotykać beczek z winem. Okej. Okay. Udaj się do piwnicy po smroku. No dobra. Też chciałem powiedzieć, że chyba rozwiązałem problem, jeżeli chodzi o... klatkowanie niektórych momentów z Wiedźmina. Okazało się, że to był problem z kartą graficzną. Jednak musiałem i przeinstalować sterowniki, i jeszcze GeForce Experience jeszcze raz. I z tego, jak można zauważyć po poprzednim odcinku, żadnych już odcinków nie ma, jak nie wiem, biegam, jeżdżę konno albo używam znaków w szybkiej podróży. Więc trochę się rozczarowałem, jak sobie pomyślałem, że całego Wiedźmina, jak i serce, nie, serce z kamienia akurat chyba wyszły w porządku, ale sama podstawka Wiedźmina przed Skellige można było zobaczyć klatkowanie, więc niestety nic na to nie mogłem poradzić. Dopiero niedawno się zorientowałem, jak jakaś kolejna aktualizacja wyszła i się okazało, że miałem tak jakby niby najnowsze zainstalowane, ale tak jakby nie najnowsze zainstalowane, bo pobrałem starszą wersję. Więc to wszystko mogło być przez to, ale w takim razie jak biegałem, to niby klatkowało, bo było napisane w OBS-ie, że encoder przeciążony, tak jak nie wiem, teraz. A kiedy sobie normalnie chodziłem, niby było wszystko w porządku, więc to jest bardzo dziwne. Bo ja normalnie Wiedźmina gram na wysokich klatkach. No dobrze. Na wysokich jakich tam klatkach? Na wysokich FP, ustawieniach graficznych. I sobie specjalnie wziąłem wszystko na niższe, żeby było jak najlepiej. Potłuczone naczynia. Coś je zrzuciło z półki. Może jakiś wstrząs? No dokładnie, że wstrząs. Ale jak możemy tam zejść? Wina. Co do jasnej? Fajne miejsce, tak, to będzie Charley na pewno. W taki... O, dobra, ściana się ukruszyła. No i znowu nie ma. Nie wiem, ten encoder jest naprawdę zajebiście dziwny. A używam... Aha, Erden. Używam przecież karty graficznej, czyli NVEC 264. Kurde, jak ja strasznie lubię chodzić. Okej, pochodnia, jeszcze Quen na wszelki. Strasznie lubi chodzić po jaskiniach. A on też poradzimy. Chyba trzeba iść tędy. Kikimory? To nie Kikimory. Może przejdziemy. A, tam jest jakieś ciało jeszcze chyba do przeszukania. Z tego co widzę. No dobra, to za. Nie, to jest u góry. Co jest? Dziwna sprawa.
A, bo to są te resztki po ścianie chyba, no dobra. W takim razie trzeba by pójść którędy, może tędy? Chyba się zbliżamy. Okej, kolejne kamory. Fajnie świeci nam ten miecz chyba, tak? No świeci trochę. Fajnie to wygląda. Okej, teraz chyba trzeba do góry może? Gdzież nie wydaje mi się. A nie, dobra. Chyba zadziałało. O kurde, ale duże. To było skrzydłej. Dobra. Nie wiem, jaki status na nakładaniu to zasrane kikimory, ale chyba zatrucie? No dobra, dużo śladów. A jajka? Rozbite jaja kikimor. Coś się nimi żywi. Ale co takiego? To nie robota kikimor. Te korytarze wykopało coś znacznie większego. Coś o grubych, szerokich pazurach. Dokładnie o tym pomyślałem. Pozbieram sobie te wszystkie przedmioty, bo nam się te mutageny przydadzą. A w takim razie... O, jaja kolejne. Kikimor. Lepiej je zniszczę, zanim pod winnicą wylęgną się wody. No dobra. Zniszcz wszystkie jaja. Dobra. Bo to już są wszystkie zniszczone. Że trzeba by chyba... Może tutaj przejść? Nie, tutaj przyszedłem właśnie. Trzeba by iść na pewno w tym kierunku. No dobra, no to przejdźmy. Kolejne jaja chyba. Tak, jaja. Dobra, to jest spalone. Czy ja mogę to zniszczyć? A, czemu ja Irydyn użyłem? Podziemny strumień? Potwór, którego szukam, żyje pod ziemią. Kopie tunele, żywi się kikimorami. Jest duży. Bardzo duży. Bardzo duży. Dokładnie. Tu się niczego więcej nie dowie. Pora wracać na... Naprawdę? Kurde, tylko teraz jak wrócić? Na pewno tak jak przyszliśmy tutaj. Ale chodzenie po jaskiniach jest zajebiście poplątane. No dobra, tutaj były te kikimory, które zabiliśmy. Tutaj... Aha, serio? Tak prosto? Chyba tak. Nie wiem czemu za pierwszym razem jak robiłem tą misję, za pierwszym podejściem Wiedźmina, to miałem tak zajebiste problemy, żeby stąd wyjść. Chyba za daleko poszedłem, mam wrażenie, wtedy. Bogowie! Co to ma znaczyć? Płacę za zabicie potwora, a nie demolowanie majątku! Ja zamknij łeb! Ten majątek sam się sypie. To przez tunele. Jak ich szybko nie wypełnicie, budynek się zawali. No dokładnie. Tunele? Ale skąd tam się wzięły tunele? Wykopało je jakieś duże stworzenie. A przy okazji w tunelach zabiłem trochę kikimor i zniszczyłem ich jaja. Ta przysługa nie będzie pana kosztowała wiele. Jaja kikimor? Tak, oczywiście. Pochwalam. Rzecz jasna, zapłata się należy. 100 koron? Pani de Bourbon, jak mniemam. Podobno wie pani coś o zaginionym parobku. O Jean-Lucu? Tak. Poszliśmy doglądać tegorocznych sadzonek, co się podgryzało. I wtedy usłyszeliśmy takie dziwne dźwięki. Jean-Luc poszedł sprawdzić, co to. I już nie wrócił. Mogłaby pani opisać, jak wyglądał ten Jean-Luc? Wysoki, dobrze zbudowany, czarne włosy. O, chyba coś kręci na boku. Panie, skup się. Każdy chłop jest dobrze zbudowany, bo w polu robi. Chodzi o znamiona, cechy charakterystyczne. Nie, ale nosił na szyi wisiorek. Srebrny. Srebrna biżuteria? U parobka? To był prezent. Zdaje się, tak mi przynajmniej mówił. To mi powinno wystarczyć. No to na co czekacie? Do dzieła! Robota czeka! Dobra, ale w takim razie co będziemy musieli tutaj zrobić? Zdaje się w miejsce, gdzie widziano Jean-Luca po raz ostatni. No dobra.
takim razie podnieść, może zejść. A w takim razie ten potwór też nie, w sumie Charley też był na zewnątrz, bo przecież jak była ta cała, ten cały turniej rycerski, to normalnie sobie z nim walczyliśmy, więc ten pewnie też tak będzie. No dobra. Sprawnie sobie tutaj może chodzić. Teraz się zawiodłem, że tyle zadań już z tymi wykrzyknikami wykonałem, ale no dobra. Chleb jest bardzo czerstwy. Leżał tu dość długo. Okej. Ślady jakieś. W tym miejscu rozłożony był koc. Ślady jeszcze. Ślady stóp. Dwoje ludzi. To pewnie ta pani de Bourbon i Jean-Luc chyba. A, rozdzielają się niby. Nie. Ślady rozdzielają się. W tym miejscu kobieta zawróciła, a mężczyzna szedł dalej. No to mam nadzieję, że tutaj szedł mężczyzna chyba. Tutaj wiodą tropy mężczyzn. No, no to dobrze, idę. No dobra, no to lecimy. Rozwalone drzewo, okej. Czyli dobrze idziemy. Ciałko jakieś. Kawałek pancerza. Ze zrogowaciałej szarej skóry. Ślady pazurów. Proste, tępe. Idealne do kopania. No pewnie, że to jest Charley. Jakby coś się przez nie przetoczyło. Czyli to Charley. Tylko one kopią korytarze i poruszają się w taki sposób. Dokładnie. Dobra, coś mogę tutaj jeszcze zbadać? Duże, głębokie ślady. No dobra, to już wszystko pobadane. Można chyba wejść do jaskini, w której sobie Charley uwił gniazdko chyba. Wiesz, te ślady tak do nas doprowadzą? No nie, idę do... A, do innej jaskini, okej. Trop prowadzi do jaskini. No dobra. W takim razie trzeba zejść tutaj. O, okej. A, tam. Jak one się nazywały? Skolopendromorf, dobra, one są łatwe akurat. Aha, na strzał nam wziął. No dobra, ciekawe. Naprawdę tą tarczą muszą się osłaniać przed swoim ogonem czy ciałem. W takim razie jest tutaj tylko jeden? On tak nas robi? Nie, dwa są chyba. Tak, dwa. Ła. Dobra, sześć staków mamy. Nie wiem, walimy mu krytycznie. Czy większe obrażenia zadamy? Aha. Czym stał przy tym, co ten nasz miecz robi, bo nie mam dlatego... Aha, weszły nam staki, no to zajebiście. No co jest nie tak z tym potworem, no nie da się go zabić. Przeszła ci ochota? Aha. Aha. No zajebisty potwór, podoba mi się. Jeszcze więcej tych skoków weź. Tak, denerwujący gówno to jest. Nie da się na to nic zrobić, naprawdę. Aha, nie mogę nawet przeskoczyć, dobra. Pazury. A, to już miałem. Idealne do kopania. Charley jest gdzieś blisko. Odchody Charleya. Pożywiające się na nich ropactwo jest przysmakiem skolopendromorfów. O, jesteśmy w dobrym kierunku chyba. Na dobrym tropie. Pazury. To wygląda jak arena do walki z Charleyem. Leci już chyba. No leci. To musi być legowisko Charleya. Przywróć do ciała ofiar. Niektóre są jeszcze świeże. Trzeba uważyć przynętę. Będę potrzebował krwi którejś z niedawnych ofiar i rosnących tu grzybów. No dobra. Rycerska zbroja turniejowa. Czaszka prochy. Boś trochę krwi z leżących w jaskini ciał. A, no to spoko. Świeże zwłoki. To musi być żałuk. Ale przecież nie ma wisierka. O! Pęknięta czaszka. Robota Charleya bez dwóch zdań. Mocno nadgniłe, częściowo nadwiedzone. Leżą tu już jakiś czas. Alchemia, zadania, okej. Przynajmniej to na Charleya. O, akurat mam też szytańce. Fajnie.
przygotowane jeszcze substancje alchemiczne. Może sobie coś zrobimy. Zielony mutagę. No spoko. Większa żywotność na pewno nam się przyda. Odwary. Odwar z wilkołaka. O, jak pięknie. Jeszcze może barwniki. Żółty barwnik do zbroi. No dobra. Jakże mamy to wszystko porobione, więcej nie zrobimy niestety, to ekwipunek. Okej, okay, i tutaj trzeba by wziąć... nie to. Olej. Ulepszony olej. Gdzie jest ta przynęta na Szarleja? Antidotum na pleśm propsa. Trzeba to wylać. A, mamy rozlać. Gdzieś blisko. Aha, już mamy to opięte. No dobra. Żeby zapach rozszedł się po całej jaskini. W sensie, że dopiero będziemy musieli to sobie wyekwipować. O, co za smród. Co to jest? Miedź. No dobra, powiem, że fajnie to wszystko wygląda. Niestety dużo nam rzeczy do robienia w tym dodatku nie zostało, a już mam skończoną podstawkę i dodatek. Ja, ta gra jest wybitna. Jeszcze trochę tam wątków fabularnych nam zostało, bo dopiero będziemy zaczynać pogłos kończyć, a w zasadzie robić chyba. W sumie to już nie wiem, ale chyba to będzie koniec pogłosu. Będziemy musieli tego Wichta poprosić o ślinę. A potem to wspomnienia Detlafa, ta kobieta, kraina bajek, no i walka z Detlafem i koniec gry. Chyba tak to było. A kraina bajek była na pewno. Ale jaki ładny! Czerwony! Dobra, czas na walkę. Pokaż, panie. Okej, kłęk. Monster jest fo. To nie będzie chyba takie proste, jak mogłoby się wydawać. Tam będzie pochodnia. Wow! Wow! Może igni. Wydawało mi się, że dobrym pomysłem będzie może akcji, żeby go oszołomić trochę. Ale w sumie igni nieźle go popaliło. Kurde, teraz wejdzie nam trudzi się eliksirem niestety. Ale muszę go trochę popalić, a na pewno przyda nam się odnowienie wytrzymałości szybkie. Ła. Już jednego paska życia niby nie ma, więc jest wszystko w porządku. Ale możemy chyba już iść na niego. Obrażenia krytyczne, bo niby bijemy za 5 obrażeń, no to jest śmieszne trochę. No dobra, to ich nie powiem, że jest zajebistym pomysłem akurat na Szarleja. Dobrze, że mam ten ulepszony puszczyk. Aha, no faktycznie, kurde, zapomniałem, że on robi też taki atak. Przecież się zbagował na chwilę, ła. Ła! Wow. Co on robi? No dobra, ale ich mi fajnie go pieczę. Przynajmniej tyle. Kurde pelo, no. O, wow. No chyba, że go ich nie wykończyłem, mam wrażenie. O kurde, naprawdę ciągle będzie nas tak stunować. To jest już jakiś bezsens totalny. Chłop się kręci i tyle robi. Naprawdę? On przeżył już? No się przeżył jeszcze? No i pięknie. Ale dostał po łbie. Ami! Fajna nazwa miecza. No dobra. Walka nie była jakaś ciężka. Wystarczyło tylko igni walić, ale... jego stuny były posrane według mnie. A w sumie jest kulką, więc musiał się jakoś bronić niby. Trochę mi go szkoda, bo Szarleje fajne są. No dobra, co to za miecz? Ami. Wow! Wow! Ale zajebiste, a my mamy... Iron Bite.
Warzywa generuje ładunek, zwiększając obrażenia miecza o 10%. Aha. Wynadowany miecz zawsze zadaje obrażenia krytyczne. Maksymalnie 20 staków. Aha, czyli to o to chodziło. Dodatkowe złoto, no dobra. To póki co to ja bym sobie nie wywalał tego trofeum z Charleya, bo ono wydaje się być bardzo ładne. Więc mogłem tutaj wywalić może, nie wiem, jakieś niepotrzebne kompletnie przedmioty. Czyli skóry. O, od razu się zwolniło mi, ale jeszcze to. Kurde, ile miałem tych rzeczy niepotrzebnych. Dobra, jeszcze to. No i pięknie, mamy znaczenie z tej miejsca na przedmieciksy. No dobra. Czyli w takim razie mam wrażenie, że niby tędy tak sobie wyjdziemy. No kurde. To co jest nie tak z tą jaskinią? Dlatego ja nigdy nie chodzę na te zastarane poszukiwanie wiedźmińskiego rynsztunku, bo nie da się po tych jaskiniach chodzić. No, że to jestem jakiś ułomny. A czekaj, czy powiemy... Jesteś paskudny. Ha. Czekaj, czy powiemy temu panu sensyniodawcy, czy jego żonka na boku sobie kogoś miała. Mogłoby się teraz zdenerwować, ale w sumie należy mu się. Niech cierpi. Dobra, no to lecimy tam. I zobaczymy, co nam powie. Wydaje mi się, że chyba będziemy mieli taką opcję, żeby mu to powiedzieć. Bo z tego co pamiętam, za pierwszym razem jak przechodziłem, chyba mu to powiedziałem, że ona miała do nas chyba wąty, on był strasznie zdenerwowany, dał nam nagrodę i kazał nam iść. I jeszcze chyba mówił, że jak ona tak może, a ona, że jest okropnym mężem czy coś takiego. Więc według mnie misja naprawdę fajna. No i teraz nie mam tego Ankodera przeciążonego. No to wina, kurde, tych zasranych sterowników była. Kurde, bela. Tyle pracy. Tyle godzin grania. To w sumie no nie na marne, bo to nie jest oglądalne, ale na pewno przeszkadza. No dobra. Siema, panie. Być naprawiony jeszcze dzisiaj. Kto? De Bourbon. Hej, możemy pogadać? Obyś przynosił dobre wieści. No, słucham. Potwór nie żyje. Pozbyłem się potwora, który sprawiał wam kłopoty. To był Charley. Na bogów, Charley! A cóż to takiego? No taki potwór, kulka. To coś jak krzyżówka kreta i stonogi. Czemu stonogi? Tylko wielkości szopy. Aha. No, mości wiedźminie, nie robicie dobrego pierwszego wrażenia, ale spisaliście się, muszę przyznać. Proszę, wasza nagroda. A czy powiem coś o jego żonie? Jeśli chodzi o Jean-Luc'a, przykro mi, ale nie żyje. Kto? A, ten. Niewielka strata. Zaraz znajdę kogoś na jego miejsce. No zajebiście. Racja. W końcu jakby nie patrzeć, to jakiś chłop, a nie Messie de coś tam. Żegnam. Ja coś źle zrobiłem? Kurde, ja byłem pewny, że można było im coś nagadać, że ona zrazała męża, kurde no. No dobra, ale w każdym razie kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Do następnego odcinka. Siemka.